Zmiana. W edukacji szczególnie ostatnio bardzo dużo mówi się o potrzebie zmian. Wszyscy czujemy, że to jest ten moment, a może prawie wszyscy, ale często nie wiemy, jak za tę zmianę po prostu najlepiej się zabrać. Znam bardzo wiele przypadków, kiedy ktoś działa albo za gwałtownie, albo traci po jakimś czasie determinację, nie jest konsekwentny i często niestety z tej zmiany niewiele wychodzi. Dzisiaj chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem praktyka w zmienianiu szkolnej rzeczywistości i powiedzieć o tym, o czym warto pamiętać, kiedy już zaczynamy swoją przygodę ze zmianą. Przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, czy jesteśmy na tyle cierpliwi, żeby dać ludziom czas. Ważne jest również to, żeby włączać innych, żeby włączać zespół do współtworzenia. W myśl zasady, która bardzo mocno wybrzmiewa w moim życiu, że ludzie są odpowiedzialni tylko za to, co współtworzą. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, to wymaga od nas, liderów, bardzo dużej refleksji, właśnie cierpliwości, konsekwencji, ale przyznam szczerze, że na pewno warto. Co jeszcze ważnego? Jest kilka takich elementów, o których nie powinniśmy zapominać, planując zmiany razem z innymi. Powinniśmy mieć wizję końca. Bardzo często słyszę to zdanie i też bardzo mocno się z nim zgadzam. Planuj z wizją końca. Warto, żebyśmy wiedzieli, do którego momentu dążymy. Warto też zaplanować działania. Wiadomo, że w codziennej pracy mogą one się zmieniać i to też jest naturalne, że nie wszystko idzie po naszej myśli, ale plan działania jest bardzo, bardzo ważny. Istotna jest również nasza motywacja do podejmowania zmian. Po co nam ta zmiana? I jeżeli ta motywacja jest taka prawdziwa, taka mocna, to zmiana po prostu nam wyjdzie, prawie że z pewnością. Co jeszcze? Ważne są umiejętności zespołu, jak również zasoby, które mamy w środowisku. Tych pięć elementów, o których wspomniałam, to elementy kluczowe w ogóle dla każdego zmieniacza, bo jeżeli zapomnimy o którymkolwiek z nich, możemy spotkać się z chaosem, z frustracją, z falstartem po prostu, lub również z lękiem ludzi i oporem przed zmianą. Moje doświadczenie pokazuje, że warto planować ewolucyjne zmiany, nie rewolucje. Warto włączać, nastawiać się na dialog, nie działać siłowo. Przyznam, że początki mojej zmieniaczowej drogi, edu-zmieniaczowej drogi nie były łatwe. To jest doświadczenie już kilku lat i też chciałabym przyznać, że zdarzało mi się, że działałam zbyt szybko, zbyt pochopnie, tu i teraz, nie dawałam ludziom czasu, nie miałam w sobie cierpliwości i kilka porażek z tego tytułu mam na swoim koncie. Ale też to, co jest ważne, dajmy sobie przyzwolenie na błędy. Kto nie próbuje, kto nie działa, ten tych błędów nie popełnia. Myślę, że warto podjąć to wyzwanie, czyli jeszcze raz, zachęcić innych do tego, żeby z nami współtworzyli. Szczególnie warto działać na tych, którzy są, z tymi, którzy są chętni, czyli na grupie, na masie krytycznej, z masą krytyczną w naszym zespole. Warto zaplanować działania, dać sobie czas, przyglądać się temu i pamiętać o refleksji, bo to ona jest też tym, co daje nam doświadczenie, tym, co sprawia, że możemy odpowiadać na wyzwania, które w danym momencie nas spotkają. I jeszcze jedno. Nie zmieniajmy w swojej rzeczywistości wszystkiego od razu. Warto pochylić się nad jednym obszarem zmiany, a to zadziała jak efekt domina. I ta zmiana wtedy będzie trwalsza, lepsza, a my nie będziemy sfrustrowani. Życzę nam wszystkim, Wam wszystkim powodzenia w Waszej drodze zmieniaczy, edukacyjnych zmieniaczy. Mam nadzieję, że wszystko to, co zaplanujecie razem z innymi, uda się.